Siemaneczko, ziomeczki, tutaj kopiuj, wklej! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku programu Kopiuj, wklej. Programu, który udowadnia, że Wikipedia nie jest rzetelnym źródłem informacji, lecz wystarczającym na ukończenie edukacji. Ja nazywam się Paweł, jest ze mną Krzysztof i Janek. Witajcie wszyscy. Jak się czujecie? Co tam u was? Zawsze mówimy, co u nas. Może wy powiecie nam raz, co tam u was. Słyszę ciebie. Słyszę właśnie teraz. Powinieneś mówić prosto do ekranu. Jezu, super. Nie, był w nosie. Nie, naprawdę to zrobiła dzisiaj na lekcji. Nie, zjadła plastelinę. Zabrała ci 2 złote. Bitch. Któregoś razu zostawiłem, jak byłem mały, zostawiłem plastelinę na grzejniku, licząc na to, że ona się troszeczkę rozgrzeje i będzie bardziej plastyczna. No tak się oczywiście robiło. Ale któregoś razu zapomniałem o tej plastelinie. Roztopiła się cały grzejnik upieprzony. Był, matka mnie tak zbiła wtedy mocno. A to było w domu? Tak. Mój Boże. Tak. Ja pamiętam, i mama patrzy na Pawła i teraz czas na cytrynkę. Tylko nie cytrynka! Ja wiem, minęło potem 2 lata, może rok od tego, momentu, jak to zrobiłem, aż się wyprowadziliśmy z tego mieszkania. Do końca była ta plastelina już na tym grzejniku zostanie. Nie dało się jej dobić. Trzeba pewnie grzejnik zmienić. A po prostu. A próbowałeś domestosem? Ja miałem 6 lat, pięć, mi nie dawali domestosu wtedy do ręki. Kretem. No jakby dali mu domestos, to go po prostu wypił, więc... Ja pamiętam, że na przykład Paweł w twojej klasie, w gimnazjum, chyba w pierwszej gimnazjum, ludzie walczyli na krzesła. Właśnie krzesłami, nóżkami od krzeseł walczyli się, tak szamotali. To chyba w twojej klasie było. O Jezus Maria. Tak a propos takich strasznych dziwnych rzeczy. W mojej klasie rzucaliśmy plecakami. Dużo dziwnych rzeczy robiono. I zawsze była ta moda, która mnie... Nigdy nie byłem w stanie zrozumieć tego. Ja myślę, że generalnie już w czasach gimnazjum byłem wyższym bytem nad człowiekiem. I jak widziałem... Nie, wyższym bytem, odbytem. Nie strzebię tak sobie. Ty jesteś naprawdę bardzo skromny człowiekiem. Nad człowiekiem byłem. Skromny? Geniusz mój nie przeraża. Nie, ale zawsze tak patrzyłem z takim... ironicznym uśmieszkiem na twarz, na to, co moja klasa robiła. I najbardziej mnie zawsze ciekawiło to robienie komuś kebaba z plecaka? To było żółwika. Kebaba, no. Że odwracało się ich plecak na drugą stronę i szczyt humoru. Szczyt humoru. Po prostu tak, zawsze na to tak patrzyłem i tak, ale po co? To było głupie. Rzucanie się plecakami to prawdziwy sport. To cię bawiło. Krzysztofa to bawiło, on robi takie rzeczy. Krzyśka zachęcił do tego smarowania przed plecakiem, że jak najdalej, wiesz, jak w karlingu, nie? Że masz szczotkę i jak najdalej dojedzie. I my rzucaliśmy się nawzajem tymi plecakami. Wiem. Okay. Ja czasami oberwałem nauczycielka. Wiecie, co mi się przypomniało? Nie rozmawialiśmy już kiedyś o tym, że zabawa się skończyła, jak laska, którą obydwaj znamy, wylądowała w kołnierzu, bo dostała w głowie. No, to już Krzysiek mówił kiedyś. Wiecie, co przypomniało mi się jedna... Te plecaki były ciężkie, no nie? Dużo było szczęścia. Jasne, że tak. W liceum miałem szafki, to było fajne strasznie. Ta doza ekscytacji, kiedy wiedziałeś, że komuś zrobili kebaba i tak czekałeś tylko, żeby to zauważyć. I cała klasa tylko czekała. Udało się. Nie, w ogóle przypomniała mi się taka jedna z najdziwniejszych rzeczy, jaka mi się zdarzyła w całej mojej karierze edukacji szkolnej obowiązkowej. To było to, w pierwszej gimnazjum moją wychowawczynią była pani od angielskiego. I ona miała dobry kontakt z ludźmi, którzy byli 2 lata starsi od nas, czyli byli wtedy w trzeciej gimnazjum. I ona miała dziecko, które oglądało bajkę, w którym główny bohater chyba się nazywał Madafaka, albo Madfaka, coś takiego, albo Digido. Co to była za nazwa? To była jakaś bajka. I ja sprawdziłem, taka jest bajka. Autentycznie, nie pamiętam teraz, nie potrafię sobie przypomnieć, ale sprawdziłem to. Taka niby dla dzieci typu South Park? Czy nie, taka dla dzieci. Okay, dla dzieci, nie, dla bez dzieci. Żadnego quotes, bez żadnych paluszków. Czyli Madfaka się nazywał? Coś takiego. Okay. I ta starsza klasa podłapała ten temat, jak ona opowiadała o tym, co jej dziecko ogląda. I ta starsza klasa z takich kartek A4 połączonych razem, krótszą krawędzią kartki, napisała Digi Dongiem do Madafaki. I to normalnie wisiało w mojej sali w pierwszej gimnazjum. Strasznie dziwne. Nauczyciele do dzisiaj nie wiedzą, co to znaczyło. Bo ty go nie wiesz, a ta nauczycielka nawet nie zna angielskiego. Uczyła, ona ale nie znała. Czytała ten podręcznik, ale tak to nie wiedziała, co się dzieje. Słuchajcie, ja przychodzę, czytam to. Takie... To jest normalnie, wisi, przyczepione do... Wiecie, jak gazetki szkolne, to było na tych tablicach korkowych. Normalnie do tablicy korkowej. I tak sobie tak z pół roku normalnie wisiało.
I Janek tak patrzy jak w tym filmiku legendarnym. Ruchanie! Jak już, kochani, robicie bingo, kopii w klej, możecie odznaczyć oczywiście kratkę z Smutna historia z czasów szkoły. To jaka prawda. Smutna? Dobre było gimnazjum. Dobrze, wylosowałem już artykuł. Niestety artykułem jest Świdwin, gmina wiejska. Pozdrawiamy wszystkich ze Świdwina. What up, boys? W zgodzie z naszą nową zasadą pozdrawiamy i pomijamy ten artykuł i przechodzimy dalej. My was pozdrawiamy, ale was pomijamy, sorry. Ale wypijcie nasze zdrowie. Dobra, czy ktoś się ma powiedzieć margines społeczny tutaj? Przepraszam, żartowałem. Kolejny. Caldecott. Osada w Anglii. Pozdrawiamy wszystkich z Caldecott. Ja myślałem, że to jest Caldecott. A nie, bo to był Caldecott. Pozdrawiamy, właśnie. Ale pomijamy. A myślałem, że to jest Caldecott, jakiś kot. Bo ja pierdzielę. Ja też myślałem, że coś z kotami. Że to będzie jakaś bajka, bo coś takiego. Tak. Long Hutton, wieś w Anglii. Pozdrawiamy, ale pomijamy. Ja pierdzielę. Ej, słuchaj. Krzysztof, może teraz będzie timelapsa, gdzie losujemy jakiś artykuł za wieś. Jak będą jeszcze trzy miejscowości, kończymy ten podcast, to będzie najkrótszy podcast Kopiuj w klej. Osiedle 700-lecia. Gdzie? Warszawa. W Krakowie? Wielki zespół mieszkaniowy w Żywcu w dzielnicy Śródmieście. O! W Żywcu, okej. Okay. Powiedz, jest jakaś historia, do czego nawiązuje? No właśnie, szukam, daj mi sekundkę. Do siebie. To był architektem może tutaj? Największe w Żywcu osiedle mieszkaniowe rozpoczęto budować na przełomie lat 70. 80. z okazji 700-lecia istnienia miasta Żywiec. 700-lecia. I 700-lecia. Okej. Okay. I kontynuowano rozbudowę do początku lat 90. Ale to jest taki najgorszy, najohydniejszy komunistyczny blok i taki rząd bloków. Pamiętajcie, ja tylko chcę przypomnieć, że w jakimś niedawnym odcinku mówiliśmy o najlepszej realizacji, najlepszej inwestycji jeden blok co 15 lat. Tak? Czy jeden blok co 10 lat? Jak to było? A, ta piramida. To 25 chyba, czegoś tak? Nie, co 10? Co 10 chyba było, ale dobra, nieważne. No to się lepiej zwróciło niż tamto. No, oczywiście, prawda. Że tak. Ma 34 bloki, 3 bloki dwukondygnacyjne. Dwukondygnacyjne. 28 pięciokondygnacyjnych, 3 dziewięciokondygnacyjne. Ale Paweł, mówisz tak, powiem ci, jako budowlanie jest tak... kondygnacyjne. Na jego terenie położony jest ponadto pawilon handlowy. Ja widzę taki, to jest dosyć takie... To jest kolonia, taka samowystarczalna kolonia. No kiedyś tak budowali. No. W sensie, jak oni, nie pamiętam jak się nazywał cały ten ruch, ten Corbusier najpopularniejszy to rozpoczął, że to wszystko było użytkowe, oni planowali te bloki tak, że to było, wyglądało teoretycznie w miarę, chociaż nie wyglądało w miarę, i że wszystko było dookoła, żeby jak najbliżej było wszystko, co jest potrzebne. Samowystarczalne, tak? Znaczy, tak można powiedzieć, że w obrębie, nie tak jak Mokotów, na który ostatnio rozmawialiśmy, narzekaliśmy wczoraj. Jak mamy zupełnie szczery... Paweł, nie ma kebaba w naszej okolicy. No, tak swoją drogą. 15 minut do kebaba, nie, podchodzę. Pod blokiem. 24 godziny, czy do której? Mówimy o 24 godziny. Nie, 24 godziny. Ale tam sobie spyszne PL Kebab King dowożą na ludzie. Nie, 15 minut idę, podchodzę uśmiechnięty, zamknięty do 21. Kto zrobił kebaba o 21? No wczoraj, prawda. Powinno być 24 godziny. Wczoraj nie, ale nawet do 22. Coś takiego. Wczoraj Krzysiek właśnie wpadł na pomysł, że w każdej dzielnicy powinna być własna pijalnia wódki i piwa. Żebym miał bliżej na tatarka. Właśnie, żeby każdy mógł, wiesz, pójść projekt, napić normalnie. Taki projekt państwowy. W każdej dzielnicy pijalnia wódki i piwa i obok kebab od razu. Ale to jest zajebisty pomysł. Ja się zgadzam z tym jak najbardziej. Hit me hard. Czy teraz pijalnia wódki i piwa zabierze nam ten pomysł i oni zaczną wykupować lokale obok pijalni wódki i piwa, żeby kebaby sprzedawać? Będzie to ich też franczyza? Że jak masz te tradycyjne jedzonka w pijalni, to jeszcze kebabik? Tak. Nie, to mi przeszło. Ja szanuję jak szalony Kebab Kinga za to, że mają 24 na dobę z reguły te swoje lokale. Naprawdę? No, tak. No. To jest tak niesamowite, jak idziesz, wracasz z Mazowieckiej o 3 w nocy, zdezelowany. O, kebabik, rolada. Oj tak, to Jezu, tak. Jakie on oczy zrobił szalone. Ale no, ja widzę tak Pawła z Mazowieckiej wracającego. Ale tak, wyobraź sobie Pawła z takimi oczami i mówiącego roladę. Tak naprawdę. Wina, poproszę. Łagodny. Ty śmiech. I tam można rzecz mordę dostać. Ja byłem raz albo dwa razy właśnie w tym kebabie, jakoś jak w nocy. To tam jest strasznie. Tam jest strasznie w nocy. Wiesz, chodzisz. Byłem tam kilka razy o tej porze po roladę. Wiem, tak. Jak to wygląda. No tam jest... Lepiej być z większą grupą osób. Ej, ale nazwa dania kebab rolada jest przerażająca. W sensie ta rolada.
Serio tak się nazywa? Tak się nazywa, kebab rolada. Okay. Czyli kebab w picie. Ja mam w głowie całe menu kebab Kinga. Zapamiętałem, po prostu wyryłem na pamięć. Kebab rolada. Losuję kolejny artykuł. Ale przysięgam, Paweł, w naszej okolicy w odległości 2 kilometrów znajdę 24-godzinnego kebaba w końcu. No znaczy, może być ciężko 24 godziny. No, kiedyś... Mokotów to też metro Wilanowska. Ale właśnie patrzyłem na mapach Google i tam nie pokazuje, że tam był kebab. Bo tam pewnie nie zarejestrowałem, tam jest taki na czarno. Aczkolwiek wiedziałem, że jak tam pójdę w tamtym kierunku, to trochę będę szedł, ale... Jest szansa, że tam znajdę kebaba, ale wolałem jednak nie znaleźć tego kebaba. Właśnie, chyba każdy wie, że nie chce jeść na takich dworcach. No nie, lepiej nie. Tego bym wolał nie. No, ja generalnie staram się unikać kebabów, które nie są jakimiś tam sieciówkami. Sieciówką dużo bardziej ufam. Ostatnio o 5 nad ranem robiłem jajka na twardo, jak było bardzo ciężko, bo byłem aż tak głodny. Jezus Maria. Legendarny... Krzysztof zdezelowany. O, jajeczka. Legendarne restauracje w podziemiach na Zachodnim. Jezu, ale tam kanapki sprzedają, ja się boję. Ja się... Nie, już nie ma tam tego chyba. Ja na 2 metry bałem się podejść zawsze do tych kanapek. Ale te kanapki na takiej ladzie. Tak, może już tak. Mówiłem, rozmawialiśmy o tym, ale one wyglądają, jeszcze powtórzę, one były tam codziennie, te same, przez 5 dni w tygodniu. No, a w sumie nie ma już tych pawilonów na Zachodnim? Nie, chyba są tam znaczy, jakieś sklepy. Zrobili tą teraz nową halę na Zachodnim. Ale są te pawilony. Te pawilony nadal tam ale są. Ale chyba zamknęli to. Nie, tak się są. Wydaje. Cały czas? Tak, bo masz, pomimo tego, że masz... nie ma tych takich stoisk, co stały luzem, bo czasem jakieś gazety stały. A, tak. Może stoją w ciągu dnia, ale tak, to te sklepy tam dalej są. Tam był taki spoko sklep, gdzie można kupić jakąś starą gazetę sobie. Tak, drobne dosłownie. Tak samo jest na Śródmieściu. Tam też na Zachodnim, pamiętam, często tam przychodziłem, bo mieszkałem kiedyś na Ochocie, bardzo blisko Zachodniego. Przychodził patrzeć na pociągi. Pamiętam, że ta... moja pasja. Pamiętam, że tam były parę takich obok siebie sklepów z takim szajsem typu zegarki Casio za 15 zł. Mm-hmm. Jakieś tam scyzoryki, jakieś takie pierdółki. Takie typowe dworcowe gówno. Ja pamiętam, że w tej restauracji to sprzedawało no schabowe, te same schabowe w bułkach. To ten manekin ubrany na milicjanta z pałką w ręku, tą gumową. I to było taka jako aranżacja, jak to wygląda. I sobie widziałem tam chyba tylko w całej mojej historii studiów. Przez 4 lata, jak jeździłem codziennie, to widziałem może 3 facetów, którzy tam siedzieli i wypili sobie piwko. I tylko tyle. Nic co ty gadasz? Tam widziałem paru. Znaczy dużo ich widziałem. Za każdym razem, jak przychodzę, to tam ktoś siedzi i pije piwo. To jest zawsze zastanawiające dla mnie, bo się zastanawiam, jakie życie musi ten człowiek prowadzić, że o 12 siedzi w tym barze i pije piwo. Pomyśl. Masz... Dobre. Dobre. Bardzo to dobre. Musi być wyjątkowo dobre, rozsądne życie, że możesz sobie na takie rzeczy pozwolić. Kto wie, możesz tam przychodzą właśnie tacy milionerzy, którzy osiągnęli wszystko w życiu, już nic nie muszą. I są inkognito. Siedzą sobie, piją piwko po prostu. O Boże. Dyski za 3 złote. Ale to jest zajebista rozkmina. Ale jesteś jak mega, wyglądasz tak beznadziejnie, jak inkognito tam jesteś i sobie pijesz browarkę na Zachodniej. Ja pierdzielę. Janek odkrył coś właśnie. Janek zdał sobie sprawę z tego. Ale wyobraź sobie, że taka rozkmina, ale to jest prawda. W sensie dosłownie, tam jest Bill Gates incognito i pije sobie piwko. Bo co? Bo nikt mu nie zabrania. I przy okazji zaszczepia chipy w ludziach. Oczywiście. Tak, tam podchodzisz, nagle go rozpoznajesz, podchodzisz do niego, pan Bill Gates? On tak na ciebie patrzy z tym kuflem piwa. Nie. I tak ci nikt nie uwierzy. Ale jest takim... Nie. Jeszcze po polsku. Po polsku mówi. Wiesz, tam tak się patrzy, tak z takim idealnym polskim. Spierdalaj, nie jesteś wart chipowania. Ej, jak ta legendarna bydło. Reklama Jeffsa. Reklama Jeffsa w kinach, jak była jakieś... Wujek sam czy w towarzystwie? A on... Zobacz. Spyta się jego. Wujek sam? Nie. Spyta się jego. Patrz, a tam jest ta blondynka. Byłem dosłownie 3 dni temu w kinie, ta reklama. Ta reklama tego Jeffsa plus reklama Cookbook. Za każdym razem. Cookbook? Magazyn o gotowaniu. Jeffsa. Za każdym razem, jak chodzę do Cinema City, jest reklama Cookbooka i Jeffsa. Zawsze jest tego, Kinder Bueno. Kinder Bueno. Cały czas ta sama. Co tam jeszcze są jakieś głupie, w ogóle jak nam tutaj zmieniają no tematy. No i te powiadomienia, że nie można kopiować filmu. A to jest rzadko, nie widzę zbyt często albo tego. Albo podziękowania, znaczy, zawsze że dziękuję, że wybieramy legalne źródła. A ty leżysz w domu, ci oglądasz to na komputerku. Podoba mi się strasznie, jak tutaj strasznie szybko przemierzamy przez tematy, że mamy, prawdopodobnie wszyscy we trzech mamy ADHD, ale że na podobnym poziomie, że tak mniej więcej się dopełniamy w tej prędkości. A nie wchodzisz, jak wchodzisz tak bardzo meta i zaczynasz opisać to, co robiliśmy, tak robisz autopodcast o podcastowaniu, to magię odbierasz.
Nie zatrzymuj naszego ciągu pomysłów. Teraz musisz powiedzieć, co teraz robiłeś. Oposy, co o nich myślicie? Oposy? Znałem kiedyś takie. Znałem kiedyś takiego. Ale widzowie teraz siedzą tam przed komputerkiem, mają takie... What the fuck? Czy my byliśmy... Ale już ktoś pisze tutaj pastę. Generalnie trzeba być wyjątkowo inteligentnym, żeby zrozumieć podcast kopiuj w klej. I w pewnym momencie zaczniemy mówić o gościu, który pisze pastę słuchając podcastu kopiuj w klej. Tak. I o nas później reagujących na temat pasty o gościu, który pisał pastę na temat kopiuj w klej. I po prostu tam komuś tak po prostu... Jezu, zaraz któryś z nich się zamieni w ogórkę. Ja pierdolę, no, się chciałem to powiedzieć. A propos zamienia się w ogórkę. W ogórkę, ja pierdzielę. Mówcie dalej, chcę sprawdzić na Wattpadzie, czy są historie, jakieś kopii wklej. Zapomniałem sprawdzić, jestem ciekaw. O, właśnie. Zapraszamy na kanał Maxa Krasonia, tam jest nasz filmik. Właśnie. TikTok, oczekiwania kontra rzeczywistość. On już chyba miał premierę tydzień temu, ale jest zajebisty, zapraszam. Cały czas jest dostępny. Pewnie teraz, jeśli to oglądacie, to podejrzewam, że mamy już tam około 500 000 wyświetleń. Jak mniej? Dobra, nie ma, jesteśmy bezpieczni. Jak mniej, to wybuchnę. Nie ma. Jak to u nas nic nie ma? Nie ma żadnego kopii w klej, prawdziwa historia, nic? Pamiętasz, mieliśmy takie z wolnej chwili, mieliśmy kiedyś takie postanowienie, z Pawłem. Że z Pawłem i z Dominikiem, że potem jeszcze Dominik był. A, no, że przeczytamy, to, będziemy że z podziałem na rolę. Bo jedna z Pawłem była całkiem i fajna. Jedna była taka, to było pierwsze, jakie czytaliśmy, to było tak wciągnęła. Dobra była, no. To było z Duszkiem Bieluszkiem? Chyba tak. I Paweł się zamienił w prysiaczka w pewnym momencie. A tak, było też takie rzeczywiście. No. Dobra, przepraszam. Dawaj, zaprosiłem kolejną rzecz. Rajd Portugalii 1995 rok. To dobry rocznik. Eliminacji rajdowych mistrzostw świata w 95 roku. Co kurwa? No rajd Portugalii 95 rok. A, okay. Który odbył się pomiędzy 8 a 10 marca 95 roku. Była to trzecia runda czempionatu w tamtym roku. Bazą rajdu było miasto Figueira da Foz. Numer jeden zajął kierowca Carlos Sainz z Hiszpanii. Numer dwa Jucha Kankuken zgaduję, Finlandia. A. Trzecie Colin McRae. Dobra, szukam Polaków. Colin McRae? Colin McRae? Co? No, Colin McRae! No, trzecie miejsce no, zajął. Gry. Colin McRae. Były gry takie rajdowe. Co? Nie znam. A Colin ja McRae, nie wiem, czy to nie mówicie w ogóle. Możesz kliknąć Colin McRae? Możemy zrobić odniesienie. Tak. McRae? Ja zawsze McRae mówię. Tak, szkocki kierowca rajdowy. Szkocki, właśnie, on jest ze Szkocji. Nie kojarzysz gier rajdowych? Ze całym sprzętem komputerowym, z kierownicą i ze zmianą biegów i z pedałami kierowałem. Byłem na Colin McRae 2002 chyba? Skąd ty takie rzeczy miałeś? Ja winną na komputerku miałem. A ja też miałem. Winną grę, ale też miałem i też grałem sobie z kierownicą. Zajebiste to było. Ja wiecie Colin McRae mój tata myślał, że jak mi kupi, to zostanę prawdziwym mężczyzną. A ja dalej miałem Barbie. No rzeczywiście wiecie, jest jakiś Colin McRae, Rally, Steam, coś ten. Rayleigh tam jest. Dirt Rally. No to on tutaj trzecie miejsce w 95 roku. Ja pamiętam, w ogóle pierwsze słyszę, jestem zdziwiony tym, że szokowani byście, że ja nie wiedziałem. Jestem zdziwiony tym, że wy byliście zdziwieni, że ja nie wiedziałem. A jaką ty grę rajdową grałeś? Ja nie grałem w grę rajdową, ja nie lubiłem. Dobra. A, okay. Każdy grał w Underground 2. Tak. Nie. Każdy grał Raiders w Most Wanted. Of the Storm. Każdy grał w Most Wanted. Nie, w Carbona. Ja tylko nie. Underground 2. Ja tylko McRae. Ja kupiłem... trzy części, które grałem. I ja tylko jak byłem te, mały, więcej dostałem PlayStation 2 na gwiazdkę którąś. No. I właśnie miałem Tekena 4 i Need for Speed Underground 2. Te dwie gry miałem Okay. I właśnie tylko na to grałem w tego Need for Speed. Ja na PlayStation 2 kiedyś dostałem, pożyczyłem wujek, który nie używał po prostu i mówi, jak chcecie to używajcie. I FIFA Street. To jest w Brazylii? Wiesz co, nie, to było... Nie, ale ja sobie pytam, było takie coś, że to w Brazylii było. Szczerze mówiąc, to było na takich małych, lokalnych boiskach. Fawele czy coś. I to było w takich klatkach jakby i takie malutkie brameczki są, nie, na tych FIFA Street. I robiłeś jak najwięcej jakichś tam 5 na 5 się gra? Nie, mniej tam chyba 3 na 3 jest w ogóle. Okay. Ja już nie pamiętam w ogóle. I tak się fajnie grało w to. Tam jakieś... nie można było chyba... można było grać przeciwko sobie, wiesz. Mi się wydaje, że tylko z komputerem można było grać, ale to... Już nie pamiętam, ale super gra. Podsumowując. Bardzo fajna i potem już nie było żadnej edycji na późniejsze wersje. Ja mogę się to powiedzieć, że ja nie lubiłem FIFA ani z wyścigówek, takich gier nie lubiłem raczej, ale mogę się to powiedzieć, że z tym PlayStation 2 dostałem je na gwiazdkę, chyba przez półtora roku na nim grałem, bez karty pamięci, bo karty pamięci nie dostałem nigdy od rodziców. No. I za każdym razem, jak odpalałem grę, musiałem od początku w nią grać. Za każdym razem. Dopiero chyba po półtora roku kupiłem sobie kartę pamięci, którą się razu w MediaMarkcie. Przez półtora roku grałem za każdym razem od początku w jakąś grę, bo włączałem i włączałem, nie? Ja cię współczuję. Dlaczego ty jesteś dobry speedruny?
Ja jestem zajebisty w speedruny. Że w sensie ty mogłeś włączyć tą grę i dojść do tego poziomu, gdzie skończyłeś od razu? Tak. Byczku, ja przeszedłem ostatnio na PlayStation 4 remaster Ratchet & Clank. To jest właśnie ta gra, w którą cały czas grałem od początku w dzieciństwie, tylko że oryginalną wersja PS2. Zajebisty byłem, jak teraz grałem. Wszystko nice. Pamiętałem. Wszystko pamiętałem. Nice. Ale ja strasznie nie lubię takich... Jak się nazywają te platformówki? Ten taki Ratchet & Clank, jak to nazwać? Ale Ratchet & Clank to nie jest platformówka. To jest sensie... przygodówka. Po prostu przygodówka. No, że masz, unikasz tych przeciwników, biegasz po kolejnych mapkach, tak? Biegasz jakimś szczurem, masz widok z za pleców z trzeciej osoby, ma taki klucz wielki, którym bije. To nie jest, to jest platformówka? Nie wiem, jak się to nazywać. Nie no. Przygodówka... Tam były sekcje platformówki, że wiesz, skakanie po to sobie platformach i tak dalej. Ale dlaczego? Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Znaczy, że ja strasznie nie lubię takich gier. Że, okay. Że idziesz do, jak Mario na przykład, nie cierpię, że idziesz do przodu i skaczesz i tam zabijesz i tak, i mam takie ooo. Czyli Kangurek K.O. też się nie podobał. Nie, ja bym zawsze musiał mieć gry właśnie, gdzie bardziej strategiczne, gdzie buduję coś, albo strzelam do ludzi, tak? Albo strzelasz do ludzi. To te mogą być. Do robotów się w ogóle, kojarzycie grę Spellbreak? Taki Battle Royale, tylko że wali się czarami i się lata. Dzisiaj oglądam Spacjego gra w Spellbreak, powinniście spróbować. Tam kurwa można latać i napierdalać fireballami w innych ludzi. I to jest Battle Royale. No to najwyraźniej trzeba sobie zainstalować. Dobrze. Kontynuując. Chciałem powiedzieć co o nich. Chciałem powiedzieć coś a propos... No, Colin McRae, dawaj. Colin McRae. Co o sprzętu? Posy? Wcześniej mówiłeś... Zapomniałem, dobra. Losuj artykuł. O grach? Tak, o grach, ale już kompletnie... O platformówkach? Wybiłem. Tak, ale już... A, zainspirowałem się tą grą z Cywilizację 6 w sobotę. A jak tam szło, Janek? Znowu zainstalowałem. Nawet nie wiem, kiedy minęły mi 3 godziny życia. No dobrze wciąga. Nie wiem. A wiecie, co jest plot twistem? Nie wiem. Nie to, że Janek dobrze spędził czas grając w tą grę, że zapomniał. On po prostu zemdlał w tym momencie. Po trzech godzinach się obudził tak, dobra ta gra chyba była. Nie pamiętam nic. Janek włączył tak... Czytając wszystko, co tam masz... I po trzech godzinach, takie... to jest druga tura dopiero. Czytając wszystkie możliwości, te drzewa, rozwinięcia, te badania, kulturę i to... Człowiek nagle przeszedł dopiero, nie wiem, 50 czy 100 rund, a patrzę, a już minęło 2 godziny, 3. Ja na streamie, jak ostatnio grałem, pozdrawiam mój czat na streamie, miałem ich pozdrowić, zrobiłem 20 rund, bo zresztą mam dużo miast, ponad 2 godziny. To już tak później idzie tak wolno. O Boże. Jak się dochodzę do 300, to wiem, że ostatnie 200 rund będę robił pewnie 20 godzin. Ludzie. W najbliższym czasie, jak już... ile mam czasu, Krzysztofie? Jest 23 minuty. Dobrze, to ja tylko skończę jeszcze, my się będziemy się żegnać. Nie, jeszcze my się... Możesz wylosować. Zamknij mordę tam. Kocham cię, żartuję. Przepraszam, oczywiście kocham. Przecież wiem, że byś teraz nie losuję. Teraz strasznie czekam na nową grę od Nintendo i to... No ciężko to jest nazwać nową grą. To jest złota kolekcja gier Mario. Tam 3 gry, takie najfajniejsze Mario. No. Super Mario 64, Super Mario... Sunshine i Super Mario Galaxy. Takie 3 najzajebistsze będą właśnie wydane w jednej jakby grze. Pewnie będzie kosztowało 250 zł, ale od razu kupię. 16 września wychodzi. I się nie mogę doczekać. A widziałeś Paper Mario? Widziałem, nie podoba mi się. Nie grałem w to, ale nie podoba mi się w ogóle koncept tej gry i nie chciałem kupować jej. Znaczy ona jest bardziej dla dzieci skierowana, ale koncept mi się bardzo podobał. Bardzo ładnie to wyglądało. Tak średnio mi się podoba. To takie strategia to jest taki coś w rodzaju chyba... Nie, to jest dalej Mario chyba normalnie. Ciężko to jest w ogóle jakby określić. To działa jak normalny Mario, tylko że jest inaczej zrobione. Gry Super Mario, jestem podjarany, kurwa. Ja jeszcze... Albo na streamy grał. Stream lakarnum.pl, zapraszam na moje streamy na Twitchu. Ty masz Switcha przecież, tak? Tak, no to na Switcha jest. Kiedy? Ja na Switcha sobie kupię. Kiedy kupujesz Labo? O Jezu. Tak. Wiesz co? Chcę ci to złożyć. Ale to jest cała zabawa. To ja powinienem złożyć. Dobrze. To jest cała zabawa w tym. Ale ja chcę oglądać, jak ty to składasz. Pozwolę ja ci. Chcę potem zobaczyć, jak ty łowisz na wędkę rybki. A potem będziemy grać... Jak będziemy oglądać Pawła, to jest duża szansa, to się nigdy nie uda. Labo nie chcę. Labo jest drogie i nie podoba mi się. Znaczy, pewnie bawiłbym się doskonale przez 2 godziny, aby mi się znudziło. Jest takie fajne coś, takie... kółeczko plastikowe, które sprzedaje teraz Nintendo, no. W które się wkłada jeden z Joy-Conów. I chomika. Jeden z tych padów do Switcha. I to kółeczko jest takie do fitnessu. To jest takie do ćwiczenia fitness. Je się Kegla? Ściska, ściska się, rozpręża i tak dalej. I ono jest bardzo takie trwałe, więc rzeczywiście, żeby je ścisnąć, trzeba mieć dużo siły. I że to bardzo dużo spala kalorie. I widziałem ileś recenzji z tego. Wszyscy mówią, że rzeczywiście, kurde, można się naprawdę zmęczyć to robiąc, nie? Ja tak sobie myślę, kurde, zajebista sprawa, fajne. Może sobie skupię czy coś. Okej. I też fajne gry są strasznie na to, że na przykład masz grę, gdzie biegniesz, twoja postać biegnie, ty masz to kółeczko, jak je ściśniesz, to walisz firebola z rąk.
Fajny koncept w ogóle. Ale Switcha można grać tak, w sensie tak w ręku. Tak. Jak tak? To czasem zrób przysiad. Opisz jak. Czasem zrób przysiad. Czasem zrób przysiad. Czasem zrób przysiad i się uda. Zabije. Krzysiek teraz trzyma poziomo telefon. I jakby... chodzi mi o to, że te kółeczko, to ten cały kawałek plastiku, bo to jest kawałek plastiku, on kosztuje normalnie tam 180 zł. No. Rozsądna cena, biorąc pod uwagę, że to jest przez Nintendo robione, oni tam lubią sobie zarobić i tak dalej. Okej. Tylko, że z powodu koronawirusa fabryki zostały zamknięte i to kółeczko nagle okazało się, że jest w takim ograniczonej ilości i ceny na Allegro sięgały po 900 zł w pewnym momencie. O cholera! Za to kółeczko. A ile było normalnie? 180. Zobacz, to chciałem ci pokazać. Zestaw Nintendo Entertainment System Lego. Lego zrobiło zestaw... Ale nie działa. Znaczy, ja widziałem to. Jest to. Z Lego zrobione. Widziałem to. Widziałem. Bardzo ciekawy pomysł. A drogie pewnie, co? 1000 zł. O Jezu! Wiesz, co mi się podobało, jak widziałem tego trailer? Bo ja ogólnie jestem hejterem Nintendo. To jest dla starych dziadów firma, które już mają nostalgię. Jedna rzecz mi się zajebiście podobała. Ten telewizorek, jak kręcisz tutaj tą gałeczką, to ten Mario naprawdę skacze i się przewija ta scena. Jak oni to zrobili? Że tak jakby ta scena się z tyłu zawija i masz tam, że to autentycznie chce. I Mario skacze przy okazji, bo jest na takim patyczku, że on ja miałem takie... Trzeba obejrzeć na YouTube, jak ludzie to składają, jak to działa. Bo za to bym zapłacił akurat. Ej, ja chcę to. No kurwa, jakbym miał 1000 zł, to ja bym kupił. No to... Byczki. Na naszych transmisjach na żywo wspierajcie nas, kupimy sobie taki zestaw w końcu, na trzech razem. A transmisja na żywo już była w piątek. O, nie. Ale będzie kolejna. Będzie kolejna. No ale następne. Tak, powinniśmy mieć cel. Następne. O Jezu, jak ostatnio miałem ból dupek, zacząłem jakiegoś streamera. Cel. Cel zbiórki na kolejny cel. I będę taki, ja pierdolę. Ale nie. Not even trying anymore. Powinniśmy zbierać po prostu na pojebane głupie rzeczy. 1000 zł, że stało w tle naszych podcastach. Klocki, Lego, Mario, poproszę. Dobrze. 27 minut. Kończmy. Dziękuję wam serdecznie za uczestnictwo w dzisiejszej transmisji na żywo, chciałem powiedzieć, w dzisiejszym programie Kopiuj i Wklej. Przebrnęliśmy przez może dwa artykuły łącznie, ale jak zawsze po prostu gadaliśmy. Na początku było 4 artykuły wsi, więc dużo przebrnęliśmy. Zawsze się liczy.